Andrzeję Szczudło przedstawi Pani z prezesem Stowarzyszenia Europa Schowa w Europie. Ponieważ Pan Andrzej niestety dzisiaj troszeczkę ma nadwyrężone struny głosowe, poprosił tutaj, żebym ja Państwa przywitała. Także bardzo serdecznie witamy na spotkaniu z Panem Martinem Szprungalą, który jest dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie Pana witam. Spotkanie będzie prowadził i tłumaczył Pan Przemysław Zielnica. Pan Przemysław Zielnica. Przepraszam, nie do, że tak powiem, jakby do końca się nie dowiedziałam, ale jest nam niezmiernie miło gościć Państwa tutaj w naszej bibliotece we Wschowie, tym bardziej, że przedmiotem naszego spotkania jest kronika napisana przez Pana Martina Szprunga. Kronika, która, no może już dodam, bo wszyscy zapewne Państwo wiecie, też wzbudziła w naszym mieście i w okolicy trochę emocji. Także myślę, że też te emocje spowodowały, że Państwo tutaj dzisiaj jesteście wspólnie z nami. Pan Andrzej, coś? Spróbuję teraz powiedzieć, na ile będę mógł. Przede wszystkim chciałem słowo rzec na temat stowarzyszenia, któremu przewodniczę. Jest to Stowarzyszenie Wschowa w Europie, chyba jedyne na naszym terenie, które w profilu swojej działalności ma współpracę zagraniczną. Tej współpracy oficjalnej z naszych samorządów nie ma w zasadzie. W związku z tym jakby dopatrzyliśmy się takiej możliwości no, wypełnienia tej luki, tym bardziej, że w swoim statucie mają właśnie wpisane zadania dotyczące współpracy zagranicznej. I stąd ten nasz pomysł właśnie na spotkanie z doktorem Szprungalą, który od wielu lat zajmuje się tutaj właśnie wątkami polsko-niemieckimi z terenu pogranicza. Wiele publikuje i tak dalej. To wszystko wyniknie w trakcie dalszej części spotkania. I chciałbym jeszcze prosić Przemka Zielnicę, który jest od wielu lat przyjacielem Martina, znają się bardzo dobrze i chyba najlepiej potrafi go przedstawić personalnie i jego no, że autor powiedział, że sam się przedstawi, przed chwileczką się zapytałem. Ja jestem akurat tłumaczem no, tej pozycji. No, doktor Szprungala interesuje się tutaj historią pogranicza, dlatego że jego przodkowie wywodzą się no, z Wielkopolski, a konkretnie z Moch. I zainteresowanie przede wszystkim swoim nazwiskiem Szprungala, skąd pochodzi, spowodowało, że zaczął drążyć w tym temacie. No i po prostu z takiego hobby stało się to jego pracą zawodową. Doktor Szprungala jest autorem, znaczy prace doktorskie są na temat cystersów w Kasztorze i w Przemęcie. Jest autorem kilkunastu pozycji książkowych i ponad 2000 artykułów w różnych czasopismach naukowych. Może już teraz oddam głos panu. Es freut mich, in diesem schönen Raum, in dem ich das erste Mal bin, so viele Leute zu sehen. Bei meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es fast 25 Jahre her ist, dass ich das erste Mal hier war. A to jest, zauważyłem, że 25 lat temu byłem po raz pierwszy raz właśnie tutaj. Ich bin im Jahr 1993 zu Pfingsten das erste Mal hier in Frauenstadt in Polen gewesen. W Polsce w 1993 roku byłem właśnie po raz pierwszy tutaj na z okazji Zielonych Świątek. Und von Anfang an hat mir die Stadt gefallen. I od samego początku miasto mi się bardzo spodobało. Aber der Grund eigentlich meines Besuchs ist gewesen, powód mojej wizyty był wtedy, ich wollte Polen kennenlernen und natürlich vor allem chciałem poznać Polskę i najważniejsze miejsce dla mnie. Den wichtigsten Ort für meine Familie in Mauche, wo meine Vorfahren sind. Właśnie Mochy, skąd pochodzą moi przodkowie. Meine Motivation war die Familienforschung. Moja motywacja to były właśnie badania genealogiczne. Bereits zur Schulzeit. Już w okresie szkolnym. Im Jahr 1981 habe ich das erste Mal versucht, etwas herauszufinden über die Familie. W okresie szkolnym 1981 roku próbowałem już znaleźć pierwsze informacje. Haben von meinem Onkel erfahren, dass wir uns früher ganz anders schrieben. Dowiedziałem się od mojego wujka, że nasze nazwisko troszkę inaczej się pisało. Spritzer Gala, wie ich heute weiß, Schongawa. Z
der Name no, richtig ausgesprochen. Wtedy pisało się Spitzergala, no i teraz dzisiaj wie, że właśnie chodziło na Zwykle Sprzągała. Und im Jahr 1986 war ich mit der Universität unterwegs. 1986 roku byłem ze w drodze ze studentami na wycieczce studenckiej. Und in der Familie kam die Diskussion auf, wo kommt eigentlich der Opa, mein Uropa her? I w rodzinie taka dyskusja rozpoczęła się, skąd pochodzą właśnie dziadkowie. Mauche, Kreis Boms, wussten sie alle. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Mopie powiatowy Mońskie. Mein Onkel sagte, das ist Oberschlesien, fast Ungarn. Mój wujek powiedział, że to jest Górny Śląsk, prawie że Wendy. Mein Vater, nein, nein, das ist Westen. Ojciec powiedział, że to są Prusy Zachodnie. Und sie haben mich dann losgeschickt. I wysłali mnie wtedy. Du studierst jetzt Geschichte, krieg das mal raus. Tak, ty będziesz studiował historię i masz tego widzieć, jak to naprawdę jest. Das war quasi meine erste wissenschaftliche Arbeit. To była moja pierwsza praca naukowa. Das ist auch meine persönliche Motivation gewesen, warum ich auch mal osobista motywacja, auch mal diese Region persönlich kennenlernen und sehen wollte. Chciałem osobiście poznać i zobaczyć region, skąd pochodzą moi przodkowie. Wie schon gesagt, es war 1986. To było w roku 1996 roku. Der eiserne Vorhang versperrte uns noch zu. Żelazna kurtyna zu DDR. Istniała też pomiędzy NRD a Niemcami zachodnimi. Geschweige denn, dass man bis nach Polen kommen konnte. No i teraz jeszcze trzeba było się dostać do Polski. Also habe ich irgendwann gesagt, ich muss da mal hin, ich möchte das mehr sagen. Tak sobie mówiłem, że muszę kiedyś pojechać. Und im Jahr 1993 habe ich mein Geschichtsstudium beendet. W 1993 roku zakończyłem moje studia. Der Auftakt war eben dieser Besuch hier in der Region, in Mauche und in Traustadt. I właśnie początek to była wizyta we Wschowie i w Mołach. Und weitere 3500 Kilometer durch ganz Polen. Potem kolejne 3500 Kilometer wzdłuż i wszerz. Und Auto und Zelt. Ich wollte das Land sehen und kennen. Samochodem i pod namiotem. Und mit meiner Familienforschung habe ich mich auch immer mehr in die Lokalgeschichte versucht einzuarbeiten. I wraz właśnie z badaniami genealogicznymi wdrażałem się w pracę właśnie nad historią regionu. Naiv, wie ich damals noch war, dachte ich, ich leih mir das Buch zur Lokalgeschichte aus und weiß Bescheid. Byłem taki naiwny i myślałem, że po prostu wypożyczę sobie jakąś książkę o historii regionalnej właśnie tych terenów i już wszystko wiem. Heute weiß ich, dzisiaj wiem, das war eine Arbeit, die ich auch machen musste. To była praca, którą ja musiałem wykonać, żeby się właśnie coś o tym o tych terenach dowiedzieć. Es dauerte nach 1993 noch ein paar Jahre. Po 1993 roku jeszcze kilka lat trwało. Bis ich im Jahr 1997 sagte, ich möchte... W 1997 roku powiedziałem sobie... Möchte meine Doktorarbeit machen. Chciałem napisać pracę doktorską. Und der Bürgermeister, der damalige Sotis von Mochy... I ówczesny Sotis wsi Mochy... Josef Gorzelek sagte mir, ich helfe dir. Ich besorge Literatur. Że on pomoże i postara się o odpowiednią literaturę. Und ich übersetze es auch. A ja mam to przetłumaczyć. Und so haben wir angefangen. I tak rozpoczynaliśmy pracę. Bereits ein Jahr später. Już rok później. Im Jahr 1998 habe ich die Arbeit beendet. W roku zakończyłem pracę. Die Universität braucht immer sehr lange, wie man weiß. Die Prüfungen laufen und so weiter. Troszkę więcej czasu, bo to były egzaminy. Zum Jahresende war dann klar, die Arbeit ist angenommen. Na końcu roku praca została przyjęta. Und der Abschluss ist die sogenannte Disputation, die mündliche Erörterung. Zakończenie to jest, nie wiem jak to się fachowo nazywa, u nas, panie Pawle, przewód doktorski się otwiera i się kończy dyskusją, tak? Czy rozmową jakąś taką? Obrona. Obrona. Und der Tag dieser Prüfung war auch ein sehr schöner Tag. Dzień tego egzaminu to był bardzo piękny. Es war der 5. Mai, der Europatag. 5. Mai, czyli Tag von Europa, Europatag. Ich dachte mir, das passt. Pomyślałem, że to pasuje. Den ersten Kontakt in dieser Region hatte ich zum Heimatkreis Holstein. Pierwsze kontakty, jeśli chodzi tutaj o ten region, to miałem kontakt z Heimatkreis Holstein. To znaczy stowarzyszenie, które skupiało, czy skupia jeszcze był mieszkańców Olsztyna, niemieckich mieszkańców Olsztyna. Das war im Jahr 1992 bereits. I to było już w roku 1992. Durch diese Leute habe ich den Kontakt eben nach Mauche, zu den Bürgermeister bekommen. Ja, właśnie, przez tych ludzi mogłem utrzymać, nawiązać kontakt z mieszkańcami Mauche.
Und als ich dann mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, da dachte ich mir, es muss doch auch für eine Frau steht dann irgendeine Vereinigung geben. Und da gab es dann eben den Freundeskreis Frau Städter-Ländchen. Ich habe dann nachgeschaut in den Büchern und fand zwei Namen. Der Redakteur, der Herr Wolke im Emsland, in Lingen. Und was natürlich mir sehr nahe lag, in Dortmund. Johannes Raubal, dessen Name, der Name Raubal in Dortmund ja einen besonderen Ruf hat bis heute. Durch eben den Sohn der Präsidentin bei Borussia Dortmund gewesen ist und Senator wurde. Który jest prezydentem klubu piłkarskiego Borussia Dortmund. Ich habe dann immer weiter gearbeitet, pracowałem w dalszym ciągu, bis ich irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin. Aż rozpoznałem. Ich habe jetzt genug gefragt, jetzt kann ich auch mal eine Antwort geben. Właśnie, że już dość napytałem i teraz mogę właśnie dać odpowiedź. Und so entstanden die ersten kleinen Artikelchen. I w ten sposób powstały pierwsze małe krótkie artykuły. Damals noch wtedy Frau Städter-Ländchen. Jeszcze w czasopiśmie właśnie tego stowarzyszenia byłych mieszkańców swoich Frau Städter-Ländchen. Das war mein allererster Artikel. To był mój pierwszy artykuł. Inzwischen bin ich bei 2500 etwa. W międzyczasie powstały ponad 2000. Ich hatte meine Arbeit eigentlich beendet mit meiner Familienforschung, mit meiner Doktorarbeit. Właściwie zakończyłem pracę doktorską i pracę nad badaniami mojej rodziny. Doch da hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass da irgendjemand in dieser Region forscht. Ale po międzyczasie tutaj w regionie już poszła w eter taka wiadomość, że ktoś tutaj robi badania. Und es riefen mich dann ehemalige Bewohner der Region an und sagten, aber das waren die in Deutschland. In Deutschland. Taka pogłoska rozeszła się w Niemczech, tak, wśród byłych mieszkańców tych terenów. I zaczęli do niego dzwonić właśnie, czyli byli mieszkańcy tych regionów. Und die sagten, ich weiß auch noch etwas, aber ich komme nicht aus Mauern. I oczywiście wszyscy mówili, że ja mogę coś na ten temat powiedzieć, na temat historii tego regionu, ale akurat nie pochodzę z Mauer, czyli z terenu, który go akurat najbardziej interesuje. Und so habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht aufschreibe, tut es niemand. I tak sobie myślałem, jeśli ja tego nie zacznę zapisywać, to nikt już tego nie uczyni. Und es ist absehbar, dass diese Erlebnisgeneration in wenigen Jahren tot sein wird. I to jest oczywiście do przewidzenia, że ta generacja, to pokolenie zapyta. No, und wer kann dann noch erzählen, wie es gewesen ist? To może jeszcze właśnie opowiedzieć, jak to tutaj było. Wie es wirklich war. Ja, rzeczywiście było. Mein Professor hat mich damals gefragt, stimmt das, was in den Büchern steht? Zapytał mnie wtedy, czy to się zgadza, co w tych książkach jest. Und ich konnte immer nur sagen, ein klares Jein. Ja, ja mogę powiedzieć i tak, i nie. Weil es ist nicht immer alles schwarz und weiß, es gibt viele Schwarze. Wszystko jest czarno-białe. Tylko właśnie to jest cała paleta kolorów. Und ich habe auch hier in Polen gesehen, dass Interesse sehr groß an zainteresowanie historią jest bardzo duże. Wir haben damals Leute gesagt, die Kommunisten haben uns 40 Jahre belogen, jetzt muss die Wahrheit. Poszukiwali nas przez 40 lat, teraz chcemy wiedzieć prawdę. Und das ist eben der Weg ins gemeinsame Europa. To jest właśnie ta droga do wspólnej Europy. Und meine Arbeiten weiteten sich immer mehr aus. I moje prace, czy zakres prac coraz bardziej się rozszerza. Also im Prinzip zwischen Wolstein und Wschowa, zwischen Leszno und Konotop. Pomiędzy Lesznem a Konotop. Und das ganze Poznerland. I oczywiście cała Wielkopolska. Und in anderen Arbeitsbereichen bis in die Ukraine hinein. I nawet w innych pracach, nawet w Ukrainie. Also im Prinzip das Gebiet der Zweiten Polnischen Republik. Czyli w sumie w zasadzie to jest teren całej II Rzeczypospolitej. Eine besondere Wende war das Jahr 2002. Szczególny zwrot dla mnie to był właśnie rok 2002. Ich hatte vorher eine Bestellung eines meiner Doktorarbeiten bekommen von diesem Herrn hier. Otrzymałem zamówienie, zamówiłem tak u Martina właśnie jego pracę doktorską. Den ich dann kennengelernt habe. No, potem się poznaliśmy w tym samym roku. Ebenso Alfred Rösler aus Schlawa. Był też przedtem pan Alfred Rösler ze Sławy, der mich mit Andrzej Iszczyku bekannt gemacht hat. I oczywiście poprzez Alfreda dalej poszedł kontakt do Andrzeja Szczurku.
Wir hatten damals sehr viele Probleme, seinen Namen richtig auszusprechen. Er wollte unbedingt... Ich lerne. Und im darauffolgenden Jahr wollte er auch Herrn Raubal persönlich kennenlernen. I rok później, czyli w 2003 roku, chciał Andrzej poznać też osobiście pana Raubala. Er hat immer mit Neid gesehen, wie er zu seinem Nachbarn geht, der auch ein Taubenfreund ist. Er hat zazdrością zawsze patrzył, jak pan Raubal przychodzi w odwiedziny do sąsiada, który miał małgołębie. Und so mich damals, mich und Herrn Raubal, Czemek, Aldona, Andrzej und Barbara Ratajewska wollte auch gekommen sein. Sie haben. In diesem sposób wybraliśmy się do Dortmundu w 2003 roku. Pani Ratajewska ja miała też jechać, ale nie ja. Sie konnte nicht kommen, sie hat einen anderen Termin gehabt. Aber das war der Beginn der ersten Zusammenarbeit. A to były początki pierwszej współpracy. Der Vorstand des Heimatkreises Fraustands. Zarząd tego stowarzyszenia w Przedeleńcie. Der hat mich dann ernannt zum Koordinator. Mianował mnie wtedy też do funkcji koordynatora. Des Kontaktes nach Wschowa und Umgebung. Kontaktu ze Wschową i z okolicami. Klang sehr. Sehr schön der Titel. Bardzo ładnie brzmiała ta funkcja. Aber ich wusste gar nicht, wie soll ich das machen. Ale w sumie nie wiedziałem, jak mam to zrobić. Und Angie sagte mir, wir haben eine neue Einrichtung, die Promocja. Angie powiedział, mamy nową instytucję, tutaj Promocję. Und so habe ich im Herbst 2003 Kontakt zu... Jesienią 2003 roku też nawiązałem kontakt. Promocję aufgenommen. Und es kam im nächsten Jahr 2004 zur ersten Zusammenarbeit. I w 2004 roku doszło do pierwszej współpracy. Um es kurz zusammenzufassen. Żeby to streścić. Es erschien deutsche... als auch polnische Artikel in der deutschen als auch in der polnischen Ausgabe. Powstały artykuły niemieckie i polskie, które zostały publikowane w polskich czasopismach i niemieckich. Also Artikel auch von Barbara Ratajewska und andere erschienen in Frau Talentien, als auch in Ziemia Wysowska. Publikowane w czasopiśmie właśnie mieszkańców, tak, zrzeszonych w czasopiśmie Frau Talentien, tak. Und gemeinsam haben wir die Konferenz 400 Jahre Valerius Herberger. Wspólnie też zorganizowaliśmy konferencję 400-lecia Valeriusa Geburtstag oder 400. Jahre Geburtstag. 400-lecie urodzin Valeriusa Herberger. Es folgten weitere Fahrten auch mit Herrn Raubal. Oczywiście nastąpiły kolejne podróże tutaj do Polski z panem Raubalem. Das war besonders anstrengend für mich, weil der Mann war schon 84 und wollte alles alleine fahren. Dla mnie to było dosyć takie trudne, ponieważ pan Raubal już wtedy miał 84 lata i on kierował samochodem z Dortmundu tutaj, no to jest 700 czy 800 km. Ja, 12 stunden gebraucht, ich war. Taka podróż z Dortmundu do Wschodu trwała około 12 godzin. Aber dann sah man die Liebe in seinem Herzen zu seiner Heimat. Ale wtedy ja widziałem u niego tą miłość właśnie do jego stron rodzinnych. Und ich sah, wie herzlich er überall empfangen wurde. I też widziałem, jak bardzo serdecznie on był tutaj witany, tak? I widziałem, jak też mnie serdecznie tutaj przyjmował. Ich habe damals angefangen, ein Buch zu beginnen über die Geschichte der Stadt Fraustadt. I wtedy rozpocząłem pracę właśnie nad książką o historii Wschody. Aber diese Arbeit habe ich dann Anfang 2005 eingestellt. Ale na początku 2005 roku zaprzestałem. Weil mir Herr Raubal sagte, wir lösen den Verein auf aus Altersgründen. Pan Raubal w 2005 roku poinformował, że stowarzyszenie byłych mieszkańców Wschowy właśnie w tym roku będzie rozwiązane. Und es war im doppelten Sinne eine Schande, weil das Interesse so groß war. I to było troszeczkę szkoda, ponieważ zainteresowanie było bardzo duże. Und der Verein hatte immer noch 600 Mitglieder. A stowarzyszenie wtedy miało jeszcze około 600 członków. Aber mit der Zeit und mit dem Verein ging das einigende Band verloren. Also mit der Zeit und mit dem Verein ging das einigende Band verloren. Das heißt, die 600 Mitglieder sind irgendwo. To znaczy właśnie, że to czasopismo, ona skupiało właśnie to Frau Stendelencien, które było wydawane, ale właśnie zaprzestanie publikacji tego czasopisma spowodowało, że tych 600 członków tego stowarzyszenia
straciło kontakt, tak? Bo to zawsze była taka punkt, centrum, gdzie wszyscy mogli o wszystkim się dowiedzieć. Als weitere Abfallprodukte oder Vorbereitungsprodukte für dieses Buchprojekt, für dieses Jahr, nein, für das eigentliche Buch, was ich schreiben wollte. Ponieważ może tutaj jeszcze wspomnę, to nie jest, Martin chciał napisać książkę naukową, tak, to jest tylko kronika, on chciał taką naukową napisać o historii Wschody. Habe ich also 2009 ein Bildband zusammengestellt. I oczywiście dalej przygotowywał się do, mimo wszystko nie utracił tutaj tej pracy badawczej, tylko przygotował jeszcze dwa tomy takie publikacje z ilustracjami, tak, czy z pocztówkami wschodniej, zdjęciami. Diesen Bildband habe ich dann irgendwann mit Hilfe von Computertechnik zu einem Fotoband gemacht. Tom przygotował za pomocą właśnie techniki komputerowej. Es waren also Fotos, die ich in Polen bekommen habe, in Deutschland. Zdjęcia, które pozyskałem i w Polsce, i w Niemczech. Und als wir damals im Museum waren, Herr Marciniak, wtedy w muzeum pana Marciniaka, war sehr interessiert daran, zainteresowany, żeby to opublikować. Daher ist es in diesem Projekt nie gekommen. Niestety nie udało się tego zrealizować. Eine weitere Vorarbeit war, ich fange immer an, Daten zu sammeln, eine Chronik, eine Chronologie. Właśnie rozpocząłem zbierać różne ważne daty związane z historią miasta. Und die ist mir damals schon sehr weit gediehen gewesen. Ich hörte dann von Andrzej, dass auch Frau Ratajewska an einer Chronik arbeiten würde. Od Andrzeja, że pani Ratajewska też w tym czasie pracowała nad kalendarium dziejów ziemi wschodzkiej. Und bot ihr an, vielleicht gemeinsam eine Arbeit zu machen, damit meine nicht verloren geht. W 2007 roku bodajże też zaproponowałem, że być może jeszcze ja bym mógł coś dorzucić do tego. Aber ihr war schon so weit gediehen, dass ihr die Praca pani Ratajewskiej już była na ukończeniu, że nie było możliwe, żeby ciągnąć te informacje, które ja pozyskałem. Und ich habe immer weiter gearbeitet, immer wieder das Ohr aufgehabt. Ist da irgendwas von Frau Stadt? Oczy i uszy otwarte i zbierałem dalej informacje na temat historii. Auch eine weitere Arbeit, die noch bis heute unveröffentlicht ist. Kolejna praca, która do tej pory jeszcze nie została opublikowana. Es ist ein biografisches Lexikon der Personen, die mit Frau Stadt zu tun haben. To jest leksykon biograficzny mieszkańców, czy osób, które były związane ze Wschodą. Diese Arbeit ist weitgehend abgeschlossen. Ta praca jest zakończona już. Sie umfasst 163 Seiten. Zawiera 163 strony. Mit 2019 Personen. I tam 2019, ja. 2019. I w tej pracy zawarte są informacje o 2019 osób związanych ze Wschodem. Und da ich so viel über Frau Stadt schon gesammelt habe, i ponieważ już tyle miałem informacji o Wschodzie, sprach ich mit Herrn Raubal und Schemek. Rozmawiałem z panem Raubalem. Und ich sagte, es wäre schade, wenn diese Arbeiten nicht verwendet würden. No i powiedziałem, że szkoda by było, gdyby ta praca nie ujrzała światła dziennego. Und so wurde 2012 die Idee zu dieser Chronik geboren. Właśnie w ten sposób w 2012 roku narodził się taki pomysł, żeby jednak to przetłumaczyć i opublikować. Denn wir hatten inzwischen zwei erfolgreiche Bücher. Ponieważ w międzyczasie już powstały dwie publikacje, które cieszyły się dosyć takim uznaniem, czyli na pograniczu Głogowsko Wielkopolskim i Kronika Sławy. Also Czelek hat bis dahin zwei Bücher übersetzt gehabt. W tym czasie właśnie to zbierałem ja doświadczenie jako tłumacz. Und das war dann die Idee, wir machen noch eine dritte Arbeit. To był pomysł właśnie, że jeśli już to jest gotowe, to dlaczego właśnie tej trzeciej pracy nie wydać. Es wurde eine gemeinsame Arbeit vereinbart mit Herrn Raubal. Czyli wspólnie z panem Raubalem właśnie stwierdziliśmy, że będziemy tutaj współpracować. Es dauerte eine ganze Weile, nämlich bis in den Herbst, bis ins Spätsommer 2015. Oczywiście to trwało do jesieni 2015 roku. Da war die Arbeit übersetzt und konnte in den Druck gehen. Tłumaczenie zostało ukończone i jesienią właśnie 2015 roku zostało oddane do druku. Leider ist mit dem Druck
etwas schief gelaufen, dass es lange dauerte. Niestety, no, drukarz troszeczkę nas rozczarował, ponieważ miał w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy miała być książka gotowa. Und darüber ist dann leider, bevor das Buch fertig und gedruckt war, Herr Rauwal verstorben. Zanim właśnie niestety książka została wydana, pan Rauwal w międzyczasie zmarł. Czyli nie doczekał się tego. Er ist 95 Jahre alt. W wieku 95 lat. No, spóźniliśmy się, gdyby nie drukarz, ponieważ bodajże w marcu otrzymaliśmy z drukarni no, książkę, a no, miała być pod choinkę. Chcieliśmy osobiście zawieźć mu pod choinkę, a właśnie przekazać. Ich habe ihm und allen Heimatfreunden dieses Buch gewidmet. Poświęciłem tę książkę, tę pracę właśnie panu Rauwalowi, no i wszystkim też mieszkańcom, czy burmieszkańcom Schowy. Und zwar allen Heimatfreunden in Deutschland, in Polen, Amerika, überall. Wszystkim mieszkańcom, ci, którzy żyją i w Niemczech, i w Polsce, i na Ameryce. Wie die alten Deutschen immer sagten, Deutsche aller Welt vereinigt euch, so sage ich, Frauschütte aller Welt vereinigt euch. Tak, jak mówią mieszkańcy Łodzi, łączcie się, tak samo wszyscy mieszkańcy Wschodu, łączcie się. To chyba jest taka analogia do tak. Und nun können wir sagen, das Buch ist fertig, es ist da. Teraz powiedzieć, że no, książka jest. Es hat sicherlich seine Fehler. Z pewnością zawiera jakieś błędy. Denn ich habe überall gesammelt und nicht alle haben wissenschaftlich gearbeitet. Ponieważ wszędzie zbierałem informacje, ale nie wszędzie dało się to no, naukowo potwierdzić. Aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ale oczywiście my poczyniliśmy no, wiele wkładu, żeby po prostu jak najlepiej to wyszło. Und wenn es den Lesern auch in Polen Freude macht, freut es uns auch. I jeśli to podoba się ta lektura no, czytelnikom w Polsce, no, no cieszy nas tym bardziej. Und damit habe ich jetzt diesen Bogen von 25 Jahren abgeschlossen. I tym samym właśnie zakończyłem w skrócie ten okres 25 lat. Czyli stehe natürlich gerne zu fragen. I oczywiście jestem gotowy do no, odpowiadania na pytania. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Ja może ile słowo dopowiem na temat tłumacza, bo chyba nie był przedstawiony dokładnie tylko z nazwiska. Jest germanistą, uczy w Sławie, w tej chwili w gimnazjum, tak? Szkoła za gimnazjum przejściowym. No, poprzednio w szkole podstawowej, mieszka w Gniewie. No i w domu ćwiczy sztukę wychowania dzieci dwujęzycznych w gimnazji. Urodzony we Wschowie. Tak, urodzony we Wschowie. Tak, czyli jest. Moja żona jest Niemką z urodzenia, więc dzieci uczą się dwóch języków w domu na co dzień. To za mnie to podgląda, bardzo mi się to podoba, ale już zapytano na moje dzieci, żeby uczyły się po języku. Zresztą my nie mamy tej okazji, którą się nic nie ma. Wziąłeś za żonę Polkę. Nie, tak, to znaczy, no, proszę Państwa, no, ja pamiętam, że jeśli moja żona została zdecydowana, no ona jest to prawda Niemką, ale pochodzi z mieszanej rodziny, tak jak tutaj to była tradycja. Tak naprawdę wszyscy Państwo macie dostęp do różnych no, ksiąg metrykalnych, które znajdują się w internecie. I jak się przegląda te małżeństwa, no to były polsko-niemieckie. Tu się akurat złożyło no, też, że moja żona urodziła się w Berlinie, a mama pochodzi z Lwiewa. A ojciec Niemiec urodził się w Berlinie, to znaczy mój teściu, ale znowu jego mama pochodziła z Kaszczoru niemieckiego. I tak jakoś to się tutaj to wszystko miesza. No ale ja może powiem tak, no ja jestem tłumaczem, amatorem i może takim hobbystą. Ja tak się nie pchałem do tego, żeby pokazać tutaj co potrafię, ale od momentu, kiedy się poznaliśmy z Martinem w 2002 roku, różne instytucje odwiedziliśmy. Ja myślę, że no, 7 lat szukałem tutaj osoby, która by była zainteresowana wydaniem jego publikacji i jakoś tak się złożyło, że no, z różnych względów no, nie było takich osób zainteresowanych, z różnych względów, nie? No, mieli pewne swoje powody, więc stwierdziłem, że muszę się nauczyć sam, tak? I oczywiście to jest trzecia publikacja i muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste tłumaczenie, jak ktoś sobie myśli, że wyciągnę słownik i zaraz znajdę słowo. To jest w zasadzie no, interpretacja tego, zresztą historycy wiedzą, oni interpretują teksty wcześniejsze, ja interpretuję to, co chciał powiedzieć autor. I oczywiście ja wiem, że tutaj kronika no, zburzyła troszeczkę no, niektórych mieszkańców, były tam różne zarzuty.
Ale przy takiej masie tekstu, kiedy człowiek ma pracę zawodową, tak, pracuje do której godziny w szkole, ma jeszcze dom na głowie, no to musi gdzieś koło 22 usiąść i systematycznie pracować. Dlatego to 3 lata trwało. Muszę powiedzieć, bardzo trudno było znaleźć osoby, które, czy niemożliwe było znalezienie osoby, która by wzięła to historyka i poprawiła pod względem stylistycznym. Na przykład. Ja myślę, że tutaj, no co powiedzieć, no, z dzisiejszej perspektywy na pewno każdy ma takie wrażenie, że jeśli coś zrobił, to kilka lat później stwierdziłem, że dzisiaj to inaczej napisał, przetłumaczył. Oczywiście, ale jeśli tam pracował, to nigdy takiego czegoś nie skończył. Więc po prostu trzeba to przeczytać tak, jak jest. Nie. Dobrze. Pytania może teraz, tak? Wrażliwa jest data lokalizacji miasta Wschowy na 1136 rok. Ich habe dieses erste Datum nicht, selber nicht geglaubt. Ja sam nie wierzyłem w tą datę. Bo ta data wywołała spalę krytyki. Tylko wchodząc nawet na stronę miasta Wschowy, informacje na temat miasta Wschowy, wszędzie widnieje ta data. Also ich habe Kritik bekommen, ich zitiere zu wenig polnische Literatur. Doszła do mnie też krytyka, że ja cytuję zbyt mało literatury polskiej. Kurz vorher ist ja die Chronik von Frauschat erschienen. I krótko przed tym, also kalendarium Państwu, ja. Kalendarium. Wcześniej powstało właśnie kalendarium Ziemi Dziejów Wschodzkich. Dobrze mówię, gdzie jest to Wschodzkiej. Und da stand eben dieses Datum drin, daraus habe ich es übernommen. I tam pojawiła się ta data i ja tą datę oczywiście no, przyjąłem. Aber natürlich ale naturalnie haben wir keine Fußnoten überall dran. Nie zrezygnowaliśmy tutaj z przypisów na dole. Ich habe auch, wir hatten damals diskutiert. My wspólnie dyskutowaliśmy na ten temat. Die allgemeine Meinung in der Literatur der alten Frausche da war, die Gründung fand statt um 1250, vielleicht etwas eher. Ogólna opinia wśród byłych mieszkańców Wschowy to właśnie była taka, że no, pierwsza odmiana Wschowa powstała właśnie z 1200, gdzieś w latach 1250-1260. Tak. Ich habe immer gesagt, das kann nicht sein. Ja, tak sobie też mówiłem, że to nie może być. Denn 1210 wurde das Kloster in ponieważ Piemont, w 1210 roku oder in der Region das erste Mal gegründet. Ponieważ w 1210 roku były pierwsze próby założenia klasztoru cystersów. Und in der Urkunde von 1210 steht eben uns der Wald bis nach Logau. I w dokumencie właśnie z 1210 roku jest chyba taka wzmianka i lasy aż do Głogowa. Denn dann hätte man ja auch Frausch erwähnt. Czyli w tym przypadku, gdyby tutaj Wschowa istniała, to być może, czy prawdopodobnie już ta wzmianka o sobie tak powstała była. Aber ich habe mir sagen lassen, diese Angaben aus dem Kalendarium sind vom Museum überprüft worden. Ale po prostu wierzyłem w to, że akurat ta data jest no, przede wszystkim tutaj z muzeum sprawdzona. Czyli tej daty po prostu no, nie można uznać za błąd, skoro większość instytucji wydawnictw podaje tą datę. Es gibt immer wieder viele, die auftauchen. Das war eines meiner ersten Dinge, die mir aufgefallen ist. Ich habe also mit dem Propst in Kastor gesprochen. Das sind rzeczy, które mi później pojawia się, że było troszeczkę inaczej. Rozmawiałem z proboszczem z Kasztoru. Und in dem Dokument über die Gründung des Klosters Paradies. Jeśli chodzi o dokumencie założenia klasztoru w Paradyżu. Da stand eben drin, der Gründer hieß Dionysi. W tym dokumencie było napisane, że założycielem był Dionizy. Auf der nächsten Seite schreibt er, hieß Mikołaj. A na drugiej stronie już jest napisane, że nazywa się Mikołaj. Da habe ich ihn gefragt, no, wie ist er jetzt? No to jak on się nazywał, Dionizy czy Mikołaj? Er wurde rot und wusste nicht, was er sagen sollte. No, poczerwieniał pan i nie wiedział, co ma powiedzieć. Ich habe es Jahre später herausgefunden, woran no, dopiero latami, po latach doszło do tego, dlaczego to tak się stało. Weil jemand dann erwähnt hat, dass ein wichtiger Autor, einer wichtigen Bücher, einen Übersetzungsfehler gemacht hat.
Denn der Nikolaus war nicht der Gründer selbst, sondern es bezog sich auf den Neffen. Wer hat einen Übersetzungsfehler gemacht? Ein Historiker. Nach 1900. Po 1900 roku historyk musiał jakiś błąd po prostu popełnić. Und das ist eben das Problem, dass Fehler, die von einem Autor übernommen werden, że błędy są przejmowane przez autora od kogoś innego. Sie setzen sich fort. I one oczywiście są kontynuowane. Weil jeder den vorherigen zitiert, aber nicht alles überprüft. No właśnie, one są cytowane z poprzednich publikacji. Oczywiście, no, ja powiem może tak, przy takiej masie tutaj tych wszystkich dat, to no, dla nas to było niemożliwe, żeby wszystko zweryfikować. Und man kann eben nicht alles überprüfen, denn sonst hätte man noch nie ein Buch veröffentlicht. Man kann nicht alles überprüfen, sonst hätte man auch nie ein Buch veröffentlicht. Tak, no, nie można wszystkiego sprawdzić, w przeciwnym razie no, nie dałoby się w ogóle żadnej książki by opublikować. To jest być może jakieś tam ryzyko. Tak. Und so tradieren sich manche Fehler. Oczywiście takie, niektóre błędy są kontynuowane. Vor allem, wenn sie von renommierten Historikern gemacht worden. Przede wszystkim też, kiedy są właśnie napisane, czy to potwierdzane przez historyków. Das ist das Problem der Wissenschaft. Wir müssen die Fehler immer wieder machen und verändern und ausmerzen. Trzeba właśnie, no, robi się te błędy i trzeba znowu je przeanalizować i odrzucić. Coś do konkretnej lokalizacji miasta. Czyli man kann einfach präziser dazu kommen, wann die Stadt gründet war. Es ist leider keine Urkunde, weil die Stadt ja auch aufgebrannt hat. Es ist keine Urkunde. Es braucht auch einen Akt lokalisierend, weil es auch kilka, der kilka pożarów. Man weiß eben bei vielen Orten nur, sie hat dann und dann existiert. Wiemy, że na podstawie dokumentu, że w tym i w tym roku już ta miejscowość nie istniała. Man weiß nicht, wie alt sie ist. Ale dokładnie nie wiadomo, ile lat naprawdę ma. Zum Beispiel bei der Stadt Dortmund, hat man aus dem Jahre 880 einen, den ältesten Eintrag gefunden. Czyli w 1890 roku znaleziono najstarszy wpis o Dortmundzie. Da hatte jemand Schulden bei jemandem aus Dortmund. Ktoś tam miał kogoś długi. Archäologische Funde zeigen aber, dass die Besiedlung czy wykopaliska archeologiczne schon 1300 Jahre älter ist. Że, das heißt, 1300 Jahre älter also als diese erste Erwähnung, diese erste schriftliche Erwähnung. Die schriftliche Erwähnung war 880. Ja powiedziałem 1880, to chodziło o 880, tak powstają błędy. A okazuje się właśnie poprzez znaleziska archeologiczne, że to miasto jest starsze od 1300 lat. Aber es hat eben niemand darüber geschrieben, weil der Ort unbedeutend war. Ale nikt nie pisał o Dortmundzie wtedy, bo po prostu to miasto, ta miejscowość była mało znacząca. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir in der Geschichte, świadomi, że jeśli chodzi o historię, dass wir nicht Wissende sind, die darüber schreiben. Te osoby, które piszą, oczywiście nie wszystko wiedzą. Wir können froh sein, dass die Leute vor 1000 Jahren das nicht lesen. Możemy się cieszyć, że ci ludzie, którzy 1000 lat temu żyli, że oni tego nie czytają. Denn jeder, der es erlebt hat, hat es anders in Erinnerung, anders erlebt. Ta osoba, która przeżyła jakieś wydarzenie, na pewno inaczej to odbierała jak my teraz. Und wir rekonstruieren ja letztendlich. Wreszcie to jest sobie taka rekonstrukcja, że tak powiem, wydarzeń w przeszłości. W 1960 roku obchodziliśmy okrągły jubileusz właśnie w Schowie. Włócznie było obchodzone. Dobrze pamiętam, ponieważ kończyłem szkołę podstawową i tańczyliśmy Mazura. Pani Teresa Buczak nas prowadziła. Więc to była, jaka to była rocznica kolejna? 700-lecie czy 600-lecie? Bo coś mi się wydaje, że... No to musiało być 800, jeśli nie 1960 rok. 1960, no to musiało być 60. Tak. Ale to nie wiadomo. No w tym roku, ale na pewno w tym roku był bardzo różny. No się obchodziliśmy tą. No Państwo nie pamiętacie? Zależy, jaką pracę się tutaj weźmie, tak? Musiała być okrągła. I teraz właśnie nie wiem, bo coś mi się w pamięci, że to było 600. Ja myślę, że nie chodziło o chrzest, a nie, to było 900. Nie, to 66 był, tak.
ktoś już taką datę i Pan zwrócił auf was ein. Często szuka się jakąś okazję do tego. Zaokrągłowa po prostu. Tak. Ja podejrzewam, że wtedy jeszcze nasza 1136 w ogóle nie funkcjonowała, tylko używano tej daty, kiedy pojawia się kwadrat Płogowski. Płogowski wydaje tutaj dokument. Wtedy były pewnie to pierwsza znana zmianka. Który to był? 700 data. 700 rok byłby od... A ta sprawa z Imutepiara? A ten 1136 pojawiło się później. To znaczy, no ale jeśli to był rok 1960, no to już były tereny polskie, więc ja myślę, że tutaj... Tysiąclecie to może tak nie było. No to wiecie, jak to było 600 czy 700? No 600 na pewno nie, myślę, że 700. Znacie pan Mazura, panie Jarku? Musiałeś 700 lecie. A właśnie coś mi się w wzdłuż pamięci, że to było 600 lecie. No, mówi to być w księgach i pamięci. Ale to może być czasami to nie była pomyłka, albo może... Nie, nie, to proszę. Zdrowie przez Kazimierza Wielkiego. I wtedy wydał ten 1368, tak? Chyba nie, bo to był... Mi się wydaje, że to był 1342. To mogła być wizyta właśnie, rocznica wizyty dla Kazimierza tutaj. Czy nawet przyłączenie w schowy. 1362. To było przyłączenie, podobne przyłączenie z ziemi schowskiej do korony. To ciekawe. To ma bardzo fajna. Dobrze, szukajcie tą informację do... Ale my się to powinniśmy przed na mały błąd zrobili. Sie haben das Jahr 0 als Jahr gerechnet. Oni rok zerowy, znaczy zero jako rok doliczyli, czy zaliczyli. Es kann also immer etwas passieren. Zawsze może jakieś dojść do jakiegoś wkroczenia. Solange wir keine Dokumente haben, selbst wenn wir eins hätten. Dopóki mamy, jeśli nie mamy jakichś takich dokumentów źródłowych, to nawet jeśli miałby się takie dokumenty. Selbst wenn wir eins hätten, könnte es durchaus auch gefälscht sein. Takie dokumenty mogą być też sfałszowane. Man weiß eben, dass aus dem Mittelalter sehr viel Dokumente ze średniowiecza, że bardzo wiele dokumentów średniowiecza było sfałszowane. Weil man sich eben davon Vorteile versprach, zu sagen, wir sind schon so alt oder wir haben dieses Recht. Also man kann, man hat früher Urteile, also Dokumente gefälscht, weil man davon Vorteile hat. Und deshalb weiß ich nicht. Fałszowano Dokumente, dlatego że miano z tego powodu jakieś korzyści. Das macht die Arbeit schwierig, wenn man keine Dokumente hat. Jeszcze. To wszystkie publikacje na temat przyjęcia podania chcemy uznać za prawidłową. To nie jest błąd. To znaczy, no błąd, ja myślę, że tutaj nie chodzi o błąd. Tego tutaj nie nazwał, ja może policzę błędy. Tu są szczegółowe informacje, które znalazł w różnych źródłach. I oczywiście człowiek, który ma taki zakres prac badawczych, całą Wielkopolskę i tak dalej, to nie jest w stanie oczywiście przeanalizować każdej daty. Tak, no, tutaj wcześniej powiedział do koszula, że chodzi, no musiał zawierzył, tak? Znaczy pierwsza data właśnie ona została zaczerpana z publikacji, które wydawało Muzeum Ziemi. I pewnie się tutaj też wiele takich znajduje dat, które wymagałoby przeanalizować, zweryfikować, ale tym doktor Pugalu się nie zajmował. Wiem, że też chodziło o zdjęcie, które na samym końcu
na samym końcu zostało opublikowane zdjęcie bodajże po ostrzelaniu miasta. Okazało się, że doktor, że to jest kościół bodajże właśnie w Lesznie, ale proktor Szpundala oczywiście nie zwiedzał każdego kościoła, nie był w stanie, ale taka była informacja w tych źródłach, z których on korzystał. I w sumie nie dodał nic, że to jest we wschodzie, to po prostu było, że to jest pogrzeb ofiar. Tak, trudno powiedzieć, on sam się dziwi, że do takiego czegoś doszło, ale z drugiej strony, jeśli czyta się tutaj informacja, to akurat podczas ostrzału miasta były dwa kościoły w świątynie uszkodzone. Więc oczywiście no, takie coś trzeba też zbadać, ale to nie jest tak, że tutaj no, ktoś udała sobie z kapelusza, wziął i koniec, tylko po prostu takie są informacje. Takie pewno jest więcej. To no, dobrze, że są takie osoby, które no, weryfikują, tak? Może nie trzeba zaraz wyzywać autora kłamców historycznych, bo, ale po prostu można no, udowodnić w jakiejś pracy, że faktycznie ileś tam dat to no, no, nie są. No nie są one po prostu no, no, że zweryfikowane wspólnego z historią, czy jakieś tam fałszywe są i tak dalej. Abschließend könnte ich dazu noch sagen. Jeszcze, es ist doch wunderbar, dass ich sage, Fehler, so viel Diskussion, so viel Interesse. Jest to jest też bardzo cudowne, że takie błędy powodują, że ludzie po prostu o tym dyskutują. Tak. Es bringt die Leute zusammen. To powoduje, że ludzie spotykają się i dyskutują. Und so entsteht Wissenschaft. I tak w ten sposób też powstaje ta nauka. Tak? Man prüft das Wissen to gegeneinander. Bada się właśnie tą wiedzę, którą się posiada. Ja mam jeszcze pytanie. Ja generalnie zawsze ceniłam ludzi, którzy w ogóle coś robią. I każdy, kto uważnie przeczytał wstęp do tej kroniki Wschowy, to wie, że taki jest stan wiedzy na czas, kiedy książka powstawała. Więc myślę, że to jest przepianie się taki trochę i wymądrzanie czasami drobiazgów. Natomiast mnie interesuje, jaka informacja, jaki wątek z historii Wschowy był dla pana największym zaskoczeniem, niespodzianką. Es ist von Fraustadt schon sehr viel bekannt gewesen an Geschichte. Auf Skowie, die auf Skowie schon dużo było wiadomo. Und es hat mich doch sehr überrascht, dass hier ein doch größerer Teil katholische Bevölkerung gelebt hat. Also in Fraustadt allein. In Fraustadt und Fraustadt allein. Że we Skowie i na Świecowskiej większość to byli zaznaczeni na Skowie. Ja. Że to byli, no, że to byli katolicy. Und dass davon kaum polnische Bevölkerung vorhanden war. Ich hatte doch erwartet, dass viel mehr. Aber man liest die Namen der Bürgermeister, die Namen der Schützenkönigin und so weiter. Po prostu no, pojawia się właśnie taka, aber du meinst ganz am Anfang, ja. Also eigentlich bis 1945 weitestgehend. Czyli właśnie w sumie dotyczy to całego do 1945 roku. Und man sieht auch, dass die Fraustadt, dass die Stadt etwas Eigenes war. Że to było coś takiego osobliwego. Wenn man nämlich in die Dörfer geht, hat man andere Namen, andere Berufe, andere Schichten. Jeśli badało się, kiedy się bada historię okolicznej wsi, to były inne nazwiska, też inne zawody. Diese Stadt war wie ein kleines Kronjuwel, ein Lichtpunkt an Kultur und Handel. Und es war anders als das ganze Umfeld. Wenn ich das vergleiche mit dem Gebiet, wo meine Vorfahren herkommen, es ist anders. Man sieht es auch an der Kultur, Lateinschulen, Schulen und so weiter. Dass sie hier evangelisch waren, während das Umfeld eigentlich der größte Teil katholisch war. Potem ewangelikami, a większa część tutaj okolicznych to byli katolicy. Das ist etwas, was mich überrascht hat. To jest to, co mnie zaskoczyło.
wo wir auch gerade die Diskussion haben, dass Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen, Flüchtlinge, sich integrieren, assimilieren sollen. Und ich sage den deutschen Vertriebenen immer, ihr habt euch auch nicht assimiliert. Sonst werdet ihr nämlich heute keine Deutschen hier in Deutschland, sondern ihr werdet als Polen in Polen geblieben. To też troszkę dygresją zawsze mówi, bo on twierdzi też, że właśnie osoby, które zostały wysiedlone czy wypędzone, one się też za dobrze tak nie asymilowały, tak, w Niemczech. Aber wir haben alle dieselben christlichen Wurzeln, te same właśnie korzenie właśnie chrześcijańskie, tak, to jest coś wspólnego dla nas. Und das hat eben das Leben gemeinsam möglich gemacht. I to właśnie kształtowało wspólnotę. Man sieht es ja auch immer wieder, man liest es. Die Bürger aus Fraustadt waren auch beim polnischen König, beim polnischen Adel anerkannt. Mieszkańcy sobie cieszyli się uznaniem właśnie u króla wśród szlachty polskiej. Ja może tak powiem, co mi tutaj się tak też się uczę przy tym, ale wydaje mi się, że jeśli spojrzy się na listę burmistrzów, to zobaczy faktycznie nazwiska są niemieckie. Ale jak spojrzy się na listę starostów, tak. No to są już nazwiska polskie, tak? No, ja nie wiem, czy dobrze, nie jestem historykiem, tak? Ale to trzeba sobie wyobrazić, że to tak zawsze jest to przekonanie, czy to miasto polskie, czy niemieckie. Kto pierwszy założył i przez to też powstał chyba, powstała ta data 1136, a to trzeba sobie wyobrazić, że po prostu Moskwa była na tym, w granicach Polski, ale zasiedlona przez Niemców. I Niemcy to byli poddani króla polskiego. Ja to tak rozumiem. Tak? Byli poddani i oni służyli po prostu królowi polskiemu. Tak? Z tego, co też wiem, nie było wtedy takiej tożsamości narodowościowej, jak teraz. Tak? Jeśli się rozmawia z każdym, to przede wszystkim, to ja pamiętam, a prawdopodobnie to jest z terenów tutaj, gdzie też mieszkańcy na początku XX wieku emigrowali do Zagłębia, do Zagłębia Rury, tak do Dortmundu. I któraś z pani powiedziała, że dwie siostry się właśnie pokłóciły i jedna mówi do drugiej, ta co została w Dortmundzie. Moja ojczyzna jest tam, gdzie jest chleb. I my możemy sobie tutaj różne rzeczy mówić, tak? Mamy teraz Polaków, którzy do Wielkiej Brytanii emigrują, no to jest podstawa. Ale tak myśleli też Niemcy, którzy tutaj emigrowali i tutaj zasiedlali te tereny, tak? Tam nie było możliwości dla nich, to tutaj otrzymywali tereny, gdzie mogli się zasiedlać. Man sieht es auch daran an der Sprache. Die Sprache hat nicht unbedingt eine so große Bedeutung, obwohl sie ihr Deutsch sprachen. Tu widać też, jeśli chodzi o język. War trotzdem die Bevölkerung patriotisch. Sie fühlten sich als polnische Staatsbürger untertan. Mimo, że prawdopodobnie właśnie mieszkańcy sobie mówili w języku niemieckim, ale oni się czuli jako poddani króla polskiego. Und Lauterbach ist einer der ersten gewesen, der ganz stolz eine Geschichte Polens geschrieben hat. Auf Deutsch. Pastor Lauterbach, das ist chyba jeden z pierwszych, właśnie, który bardzo dumnie napisał czy opisał historię. Polski, auf Deutsch, ja. Auf Deutsch. Auf Niemiecki. Er war ihm stolz darauf, polnischer Bürger zu sein, polnischer Untertan. Das ist das, was ich als Antwort sehe, das besondere, die besondere Erkenntnis an diesem Buch. I to jest też właśnie takie coś szczególnego tej książki. Ja podobnie odebrałam tę książkę. Z jednej strony to ta historia, to dziedzictwo, to jest ogromny powód do dumy. Ale też i dzisiaj powinno być wielkim zobowiązaniem. Bo o wielkości Pskowy no, pisało się. Das war genau unser Anlass, warum wir es machten. Wir wollten das Wissen, dass die Deutschen, ich habe ja auch sehr viel aus mündlicher Erfahrung reingebracht, weitergeben an die nächsten Generationen. To było naszym też właśnie życzeniem, żeby to, co te informacje, które udało się odnaleźć, żeby następnym pokoleniom przekazać. Można? Jak tutaj pani ma rację, historiografia była bardzo uboga dotychczas, W latach 80. mój przyjaciel z Warszawy przyniósł mi kwartalnik lubelski, w którym pisarz
poznański, Sterna Bachowiak, pisze o wschodzie. Więc to było moje takie pierwsze zdjęcie się z taką historią i to był esej pod tytułem Sprzedawca opłatków. Tak, to był, czy nie wiem, czy pan zna na ten może esej, Sterny Bachowiaka, ojca chyba, tak. Więc tam też opisała ta słynna deska, która w muzeum, która zaczyna się w języku polskim i niemieckim. Kto na piwo tu przychodzi, lżyć i pić mu się nie godzi i tak dalej. Tam jest, nie? Tak. Także to było moje pierwsze zdjęcie się z historią Wschowy opisaną tak w beletrystycznie, w sposób taki jak literatura piękna. To było ciekawe przeżycie, tam jest ich pierwsze. Aber das erleben wir auch in Deutschland. Man war in Deutschland der Meinung, das Ruhrgebiet hat keine eigene Geschichte. Und als die Uni, an der ich angefangen habe zu studieren, gegründet wurde, war sie zuständig für bayerische Geschichte. Odpowiedzialny, że tak powiem, za historię Bawarii. Aber mit einem Schmunzel kann man heute sagen, można teraz uśmiechem. Die Historiker haben festgestellt, wir haben damals nicht auf den Räumen gelebt, wir hatten auch schon Geschichte. A historycy teraz mogą potwierdzić, że my z Westfalii nie żyliśmy wtedy na drzewach, też mamy własną historię. Ja chciałem skorzystać w tym momencie z okazji, żeby jakby szerszą formułę dać temu spotkaniu, ponieważ cały czas odnosimy się do historii Wschowy. Natomiast w dotychczasowym dorobku pana Szprągali jest aż 15 książek. Do niektórych mam ze sobą i chętnie je puszczę. Ale Martin mógłby parę słów powiedzieć o każdej z nich. I o zamianach wydawniczych w przyszłości, co jest napisane nie wiadomo. Also das war... Dieses Buch war der Anfang Leider kein schönes Format, kein gutes Layout. Ich hatte keine Hilfe, keine Möglichkeit. Aber ich wollte es so haben. Das ist also Mauchel, wo meine Vorfahren herkommen. Und es hat eine doppelte Bedeutung, die Farbgebung. I oczywiście podwójne znaczenie ma ten kolor. Wir haben die polnischen Farben. Czyli to są polskie. Und mit dem Schwarz da drin haben wir die preußischen auch. A ten kolor czarny to są barwy też pruskie. Und das hier sind eben die Menschen, die da gewesen sind. I to są właśnie tutaj ludzie, mieszkańcy, którzy... Ich habe die Arbeit zweigeteilt. Auch zwei Teile. In zwei Teile geteilt. Das eine ist die Geschichte. Praca jest podzielona na dwa takie rozdziały. Pierwszy rozdział to jest historia. Und das andere ist eine soziologische Untersuchung. Drugi rozdział to są badania socjologiczne. Wie die Leute gelebt haben, was sie erlebt haben. Żyli, co oni przeżyli. Ich habe da neue Sachen erfunden oder gefunden. Znalazłem dużo nowych rzeczy. Die mir und anderen neu waren. Były dla mnie nowe i dla innych też. Hier war es selbstverständlich. Ich habe es herausgefunden, dass man im Dezember hat kein Mensch geheiratet. Na przykład badając akta tutaj urodzeń, czy zawarcia małżeństw, musiałem stwierdzić, że w grudniu nie było żadnych ślubów. Ich habe unseren Pastor gefragt, pytałem się naszego księdza. Gibt es einen Grund, in Dezember nicht zu heiraten? Że po prostu tutaj nie zawierano ślubu w związku małżeńskich grudniu? Er sagte, nein, weiß ich nicht. On mówi, że nie wie. Ich komme nach Moching mit der neuen Erkenntnis. No i przyjeżdżam właśnie do Moch, właśnie z tym nowym taką wiadomością. Und mein Freund, der Bürgermeister, sagt, pan Sołtys mówi, es ist doch klar, Adventszeit, warten auf den Heiligen Christ. Fastenzeit, przecież właśnie to jest jasne dla nas tutaj w tym regionie. Przecież to jest czas adwentowy. Ani nie można zbyt dużo jeść, ani się bawić. Dla nas to jest post. Ich habe also das Rad neu erfunden. Czyli po prostu od nowa coś wynalazł. Tak? To, co dla nas jest jasne i logiczne, to nie jest... Ale dowiedzieliśmy się z tej książki też, że jest tyle samo dzieci nieślubnych wtedy, jak teraz. Tak mocno się nie chce.
Czy ani nie jesteśmy gorsi, ani nie jesteśmy lepsi. Tak. Czyli stawia się kołem, tak? Tak. Das war eine der nächsten Arbeiten. To war kolejna moja praca. Da habe ich lange dran arbeiten müssen, weil du doch noch nicht an pracować. Weil ich eben kein Polnisch kann. Ponieważ nie znam języka polskiego. Aber ich wollte ein Ortsverzeichnis einmal haben. Ale chciałem mieć taki rejestr nas miejscowości. Mit allen Ortsnamen im Posener Land. Ze wszystkimi nazwami miejscowości na terenie Wielkopolski. Also habe ich mich mühselig hinsetzen müssen, jedes Wort abschreiben. Czyli bardzo starannie każde słowo, tak, każde nazwę spisywałem. Aber das hat sicherlich noch mehr Fehler. Ale być może to, albo z pewnością to ma jeszcze więcej błędów. Aber es ist das erste und weitgehend das einzige. Ale to jest do tej pory też pierwsza publikacja polnisch und deutsche. Polnisch und deutsche. Bo w tej publikacji są zawarte polskie i niemieckie nazwy miejscowości, które gdzieś tam się pojawiały. I być może, no, z pewnością ma, zawiera błędy, ale to jest jedyna na razie tego typu publikacja. Und es gibt zum Teil Orte mit 5-6 verschiedenen Namen. I są miejscowości, które posiadały w swoich dziejach 5 albo 6 różnych nazw. Ich habe kämpfen müssen dafür, walczyć, dass nicht nur der deutsche Name da steht, sondern in Klammern auch der polnische. Że właśnie, czy starałem się, że właśnie nie tylko niemiecka nazwa tam się pojawia, ale też polskie. Und Andrzej hat auch mit sich gekämpft, das auch zu machen. Andrzej też zna ten ból, tak? Es hat funktioniert. No i zadziałało. Und das ist eben das einzige Nachschlagewerk, to jest das so jedyne, jedyne, man sieht. Tylko mi się chodzi właśnie o to. Und weitere Arbeiten, bin auch noch Herausgeber dieser Reihe. Jestem też wydawcą takiego rocznika. Das ist das Jahrbuch der, der ehemaligen Deutschen aus dem Vorkriegsboden. To jest, nicht nur der also Vorkriegsboden, also mit, bis in die Ukraine. Das heißt, das ist Posener Land. To jest rocznik stowarzyszenia Niemców, którzy żyli na terenie Polski przed wojną. Also Mittelpol, czyli Ukraina, Ukraina, Galicja. Und hier bringe ich auch immer wieder viele Artikel unter. Też można znaleźć bardzo dużo aus dieser Region. Też dotyczących tego regionu. Ganz schlicht und einfach deshalb, weil es gibt keine andere Möglichkeit, etwas zu veröffentlichen. In Deutschland ist das Interesse an Polen. To robię też dlatego, no, ponieważ to jest jedyna możliwość, że publikacji właśnie artykułów na temat Polski. W Niemczech niestety zainteresowanie Polską czy historią Polski no, jest coraz mniejsze. Dies ist die Arbeit für das nächste Jahr. To jest praca już na następny rok, rocznik na 2018. Jest noch ein bisschen feucht, so frisch ist jeszcze jest mokry, tak, czy ciepły, warm vielleicht, ja. Warm. Und das, Thema, das ich gewählt habe, Ende des Ersten Weltkrieges und die polnische Frage. Und die nächste Ausgabe wird sein der großpolnische Aufstand. Natürlich können wir es immer nicht thematisch machen, aber so ein kleines Motto rein, ein kleines Schwerpunkt, das kann man versuchen. Oczywiście wszystkie artykuły nie są na ten temat, tak, ale chcemy do niektórych właśnie nawiązać. Wir sterben langsam die Autoren. Ponieważ no, problem jest taki, że autorzy umierają. Ci wszyscy, którzy tutaj piszą, to już... Einer meiner besten Autorinnen ist jetzt Anfang des letzten Monats oder Ende letzten Monats 91 geworden. A i jedna z najlepszych autorek właśnie tych artykułów, która też tutaj publikuje, no to ostatnio o 91 lat miała urodziny, 91 urodziny. Und ich muss viele Leute ermuntern, zu sagen, właśnie od czego uzależnia Pan wznowienie książki o wsiach Ukraińcza, bo ja tej książki pilnuję. To znaczy, my już nie, niczego nie uzależniamy, ponieważ no to miało swój, że tak powiem, swój to. W 2012 roku z Panem Kacyką tak, była kronika Sławy, potem stwierdziliśmy, że będzie kronika Wschody, która już też tam w 2008 roku była dokończona.
No i trwało to nie 2 lata, tylko 3, bo to trudno przewidzieć. I oczywiście no, planujemy, że za rok będą się na pograniczu i doszło kilka mapek, na przykład mapy, czyli te plany tutaj Wygnańczyc, znalazł się pan z Niemiec, który to sporządził i kolejne chyba 30 wsi. Jeśli chodzi o obecny powiat schodzki, to chyba wszystkie wsie będą w tej chwili już. Ja akurat byłem na etapie tłumaczenia drzewic. No, ja tak jak powiedziałem, interpretuję to i no, może brakuje nieraz wrażliwości, to co mnie już nie denerwuje u Martyna, dlatego że już tam tysiące godzin czy setki godzin tłumaczyliśmy, że rozmawialiśmy na temat historii i tych tematów tabu nie ma. Być może ktoś wrażliwy jest taki wrażliwy, po przeczytaniu takiej książki może mieć różne myśli, tak? Kto po której stronie stoi. Ale ja myślę, że tu nie chodzi o to, żeby się zgadzać z tym wszystkim, co tu jest zawarte i tak dalej. Mi się wydaje, że warto wiedzieć, co ktoś inny ma do powiedzenia. Każdy może sobie sam swoją opinię wyrobić, tak? Więc tak jak tutaj ktoś mógł powiedzieć, nie wiem jak to faktycznie jest tu, tak? Jakiś nowy fakt może się znaleźć gdzieś tam w historii, który może całe wszystko przewrócić. Na głowie się troszeczkę śmiać. Chciało, bo kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że badano chyba Piasta, tak? Jakiś szkielet Piasta, tak? No, który uchodzi za no, dynastia Piastów, za kolebkę tutaj. Tak. No i okazało się, że 80% genów to są niemieckie. No jak to teraz, że tak powiem, no czy historię mamy znowu pisać inaczej i tak dalej. Także będzie wznowienie, no oczywiście staramy się korygować błędy, tak jak powiedziałem tam w pierwszym wydaniu, też jak przejrzałem książkę, to znalazły się błędy, zawsze się pewno błędy znajdą. Ale będzie kolejne 30 wsi, te tutaj spróbujemy uzupełnić, poprawić, dojdą nowe marki i nowe zdjęcia. Także takie, które jeszcze nie były publikowane. Na razie trzymamy to w tajemnicy. Und ich kann immer nur sagen, ich brauche weiter Futter. Pokarmu, to znaczy informacji, tak? Im więcej informacji do przodu autora, tym więcej można je. Część oczywiście tutaj, jak Państwo czytaliście, no to są informacje przekazane ustnie, tak? To trzeba też tak widzieć, jak pamiętnik, tak? Nie ma aspiracji też. Klappt meistens für eine Person, die ich bin ja nur eine einzelne Person. Tu chodzi o to, że też nie mam mikrofonu, mam trudne aspiracje takie, żeby wszystko, że tak powiem, wydawać jako prace naukowe. Dla niego po prostu jako jedna osoba, która pracuje, on nie jest w stanie wykonać takiej pracy. Także to są książki no, typu popularno-naukowe. Być może są bardziej dostępne do zwykłego czytelnika, bo to trzeba sobie wyobrazić, gdyby musiały być tutaj przepisy, czy tutaj we wsiach, to 75% to strony, to by były przepisy, tak? A reszta to, no, to tekst właściwie. No, to się mija po prostu z celem. Tak? Richtlinie ist also nicht die Wissenschaft, oder meine Zielgruppe ist nicht die Wissenschaft, sondern die Bevölkerung. Ich produziere nicht für den akademischen Elfenbeinturm. Ein Buch, das sonst niemand liest, außer 2, 3 Wissenschaftler. Mein Ziel nie jest właśnie, żeby to robić na nauki, gdzie wydać książkę i tylko 2 czy 3 osoby potem czytają. No. Sondern für die Allgemeinheit, wissenschaftlich. Czyli to są takie wydawnictwa popularne. Oder wie ich mal gesagt habe, ich bin sozusagen erneut Priester, Priester für die Leute unter den Historikern. Tak, bo jestem takim kaznodzieją wśród historyków. Ja chciałbym jeszcze sprowokować doktora, żeby nie był taki skromny i się przyznał, ile rzeczy ma już napisanych. Opracowanie różnych wsi. Ponieważ jak od lat, jak gąbka chłonie wszystko, co dotyczy tego terenu. Czyli jak uda mu się zdobyć jakąś kronikę kościelną, parafialną czy szkolną, wszystko to jakby to się przygadnia i opracowuje. I ma, no, pokazywał mi, powiedzmy, parę dni, po prostu naprawdę bardzo dużo rzeczy opracowanych, gotowych, tylko na pięcie wydać.
W związku z tym mój apel, jeśli ktoś z Państwa ma jakieś skojarzenia z kimś, kto jest gotów jakby jakieś pieniądze wyłożyć, bo problemy są właśnie pieniądze na tłumaczenia przede wszystkim, najpierw w pierwszym kroku i w drugim na wydanie. Jeśli ktoś z Was jakby wie, że jest potrzebna kronika, powiedzmy Łysin, czy Zolesieni, Dębowynki, czy jakiejś szkoły, czy parafią, no to sygnał w tą stronę do mnie, czy bezpośrednio do pana Szprągali i w krótkim czasie można takie opracowanie zrobić. Ale jest pomysł, panie prezydencie. Jedna największa praca, którą zapamiętałem, to jest ten leksykon biograficzny Wielkopolski. 1150 stron w tej chwili tekst liczy. Z żalem stwierdza Szprągala, że takie książki nikt nie kupi, bo wyobraźcie sobie książkę taką, jeszcze dołożyć do tego zdjęcia, mapki, inne rzeczy. Trzeba było jakieś gazety dołączyć. To po prostu jest naprawdę pokaźna rzecz, ale w jakimś tam kontekście można to wykorzystać innym, na przykład z tego wydzielić jakiś powiat września, czy Głogów, czy cokolwiek innego. No i wtedy jest to do wzięcia od zaraz. Jeśli ktoś z Was nie wiedziałby o firmach, osobach, bo się trzeba chyba takiej instytucji szukać, by bardziej niż samorządy, które są z reguły biedne, no to proszę o sygnał. Ale jest pomysł, panie prezesie, bo może my wydamy to jako stowarzyszenie. My stowarzyszenie możemy za tłumaczenie jednej książki nie za grube zapłacić, ale reszta też poza nami. Możemy tutaj z Martinem spróbować dogadać się i wydać. Jako i rozwiążemy stowarzyszenie, które współpracuje tutaj z Martinem już tyle lat. Ale to jeden z pomysłów, sponsor dalej będzie szukać. Ich kann nur sagen, das, was Karl Eugenius Fachowiak zu mir gesagt hat, er bewundert es, dass ich als Ein-Mann-Institut so gut funktioniere. Pan Machowiak miał powiedzieć, Eugeniusz Machowiak do Martina, że on po prostu go podziwia, że jako taka niezwykła instytucja funkcjonuje. Aber alles hat natürlich seine Möglichkeiten, seine Grenzen. Wszystko ma swoje granice i możliwości. Aber man freut sich, wenn etwas fertig ist. Ale oczywiście, no, cieszy się, że rzucił skoro. Mam pytanie. Ale to za obecnej gminy Przemęt? Obecnej gminy Przemęt. No to Kaszczor jest, to musiała pani tutaj, ja akurat nie mam na studiu. Also ich habe von, bis Bremen habe ich fast alles. Bis Bremen. Aber die neueren, noch nicht so sehr. Aber ich habe da ein paar Schulchroniken, Kluschewo. Wir haben jeszcze kilka chronik, część, to znaczy od strony zachodniej do Przemętu, to są wszystkie miejsca. Leider aus Bremen selbst nur relativ wenig. Z Przemętu mam niestety bardzo mało informacji. Aber ich hoffe immer. Ale mam zawsze nadzieję, że coś jeszcze. Aber da gibt es auch die Chronik. Gibt es. In Bremen auch. Interessant. Ich wollte sie nämlich mal haben als Kopie. Ich habe abgeschrieben, Altkloster bis 1900, bis in den Krieg hinein. Sehr, sehr interessant ist Lupice. Weil der Lehrer eine Dorfgeschichte daraus gemacht hat, während sie in Kluczewo immer geschrieben haben, es war Kaisergeburtstag, keiner ging hin. Sie haben sich quasi verweigert. Tak była mowa właśnie o kronikach, tak, nie wiem, co jest biograficzne. O kronikach, tak, Łupic, tak, bodajże. Also sehr interessant ist eben Lupice, weil ja, Lupice są bardzo interesujące jako wioska. Da habe ich also auch hier drin ausgearbeitet über diesen Lehrer. Mam tutaj też kilka opracowań o nauczycielu. Der hat sich im Krieg entwickelt, der Lehrer. W czasie wojny on się rozwijał. Er hat politische Kommentare geschrieben, on pisał lokalne, też historyczne, to znaczy historię lokalną opisywał. Er hat auch aufgeschrieben, welche französischen Soldaten, wo als Gefangene, bei welchen Bauern waren. Który żołnierz francuski, u kogo mieszkał, u którego chłopa.
Und das ist bei vielen anderen Orten nicht so. Was mich besonders traurig machte, für Maurer soll sich vernichtet sein. Von Josefowski. Kronika szkolna, ta niemiecka pustka, Mochmia, prawdopodobnie została zniszczona. Es macht viel Arbeit, so das abzuschreiben. Dużo pracy, żeby przepisać to, te kroniki przede wszystkim, czyli zdigitalizować. W tym sensie nie zdjęcie zrobić, tylko przepisać na obecny język niemiecki. Und manchen Lehrer hätte ich gerne gehauen, weil er kein Schreiben macht. Niektórzy nauczycieli powinni dostać od mnie po rękach, bo bardzo brzydkie pismo mieli. Aber es sind zum Teil sehr spannende Informationen. Ale to są po części bardzo interesujące informacje. Das wäre eine Schande, wenn die to, gehen. No, szkoda by było, gdyby informacje po prostu wróciło się. Aber alles, was Richtung Primen geht, habe ich Probleme bekommen, weil ich da keine Zeitzeugen mehr gefunden habe, die ich sprechen konnte. Wszystkie wsie, które tam opracowałem w kierunku przemętu, to było coraz gorzej, bo nie miałem właśnie informantów. Osób, z którymi mogłem rozmawiać, tak. Es ist noch vieles möglich. Jeszcze dużo jest możliwe. Wszystko jest jeszcze możliwe. Czy często pan wchodzi do swojej miejsce pochodzenia? Mogę tam. To jest wszystko zrobione. Ich versuche immer herzukommen. Das erste, die erste Pause, die ich gemacht habe, als ich von Dortmund gefahren bin, ich habe es so zum Schellen gesagt, kurz hinter der Grenze habe ich die erste Pause gemacht, in Vincenthorst, in Vincentovo. Czyli Vincentovo, ale to jest Vincentovo koło Moch, tak? Tam robię pierwszą przerwę jadąc do Dortmundu, czyli pojechałem. Aber ich konnte in Mauro keine Pause machen, das Wetter war so fürchterlich am Freitag. Czyli Vincentovo zrobił, ale sam w Mochach nie robił, bo pogoda była bardzo zła. Dass ich gedacht habe, vielleicht finde ich wenigstens Frau Stadt wieder. Es hat geschneit, es fing also an, schlecht zu werden. Wie bald auf der Schnee, ja. Das, also, gut, wenn ich das noch erwähnen soll, das ist jetzt mein 57. Besuch in Polen. Das ist obecnie 57. Podróż do Polski. Das ist das dritte Mal in diesem Jahr. A trzecia wizyta w tym roku. Also wir waren jetzt vor vier Wochen schon mal hier in Posen. Przed cztery tygodnie temu byliśmy tutaj an der Universität, na Uniwersytecie w Poznaniu. Im Gespräch mit Professor Kowalski, z profesorem Kowalskim, deutsche Minderheit, Professor Więckowski. I to był przedstawiciel niemieckiej mniejszości w Poznaniu, pan profesor Więckowski. Im Kreis Obornik sind wir gewesen, eingeladen schon. Byliśmy w Obornickim zaproszeni. Von der Landrätin von Gnesen. Byliśmy też zaproszeni przez starostę powiatu gnieźnieńskiego. Und dann weiter nach Łódź. I potem jechaliśmy do Łodzi. Wir versuchen überall, próbujemy wszędzie gute Kontakte zu bekommen. No, mieć czy zachować dobre kontakty. Und man freut sich doch, dass es so viele Leute noch gibt, i cieszy się, że jest jeszcze wiele ludzi, którzy się takim czymś interesują. Und in Łódź waren die Menschen so begeistert. Byli ludzie tak zachwyceni. Wir hatten zwei alte Damen dabei, panie, die noch Polnisch konnten. Które jeszcze potrafią mówić po polsku. Die eine 86, die andere 90 Jahre alt. Jedna miała 86, czy ma 86, druga 90 lat. Und sie sind beide zum deutschen Gymnasium in Łódź gegangen. Obydwie swego czasu chodziły do gimnazjum w Łodzi. Und die 90-Jährige sagte, es ist schön, dass ich noch einmal meine Heimat sehe. Und wenn ich solche Fahrten mache, weiß ich, warum ich die Arbeit mache. Jeśli właśnie takie podróże dochodzą do skutku i tak się kończą, to wiem, dlaczego to robię. Wenn man sieht, wie sehr das Herz an der Heimat hängt. Jak bardzo serce tak jest blisko ze swoim ziemią rodziny. Als ich mit meiner Arbeit begonnen habe, war ich sehr skeptisch. Kiedy rozpoczynałem w ogóle pracę tutaj, was so vertriebenen Verbände betrifft. Byłem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o wszystkie związki wypędzonych. Bis ich die Menschen kennenlernte, die aus dem Vorkriegspolen stammen. Do momentu, kiedy właśnie tych ludzi osobiście też poznałem. Deshalb sage ich mal, es gibt zwei Sorten von diesen Leuten. Są dwie grupy tych ludzi, którzy należą do tych związków wypędzonych. Das eine waren Reichsdeutsche, die hatten mit polnischen Nachbarn kaum was zu tun. To byli tak zwani Niemcy Rzeszy, tak?
ganz Polakane so schon deutsche Medien mieli. Und das andere waren Auslandsdeutsche unter Umständen seit Jahrhunderten, die mit dem polnischen Nachbarn gut auskamen. Ja, das grupa właśnie, która należała do tych stowarzyszeń, którzy wspólnie żyli po sąsiedztwie z Polakami. Und als mich diese Leute angesprochen haben, habe ich gesagt, ja, bei der Sache kann ich mitarbeiten, das gefällt mir. No właśnie kiedy ta grupa właśnie zatykała mnie, stwierdziłem, że mogę z nimi. Es geht darum, den anderen die Hand zu reichen, aber auch das, was geschehen ist, nicht zu vergessen und die Wahrheit immer zu sagen. To, co się stało w naszych dziejach, nie zapomnieć i zawsze mówić prawdę. Ich sage immer, nur wenn man weiß, was gewesen ist, kann man verhindern, dass das wieder passiert. Jeśli się wie, co się stało, to można zapobiec temu, co w przyszłości. Und wenn ich mir die deutsch-polnische Geschichte angucke, sie hat viele schlechte Höhepunkte. Miała oczywiście bardzo dużych, no niekorzystnych czy złych, no punktów kulminacyjnych. Aber über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Ale też bardzo, bardzo dobry okres, czy długi okres, gdzie wszystko się no, bardzo dobrze kształtowało. Auch von Auslandsdeutschen höre ich die Zusammenarbeit, die Verständigung zwischen Deutschen und Polen. In Lateinamerika oder sonst wo ist sehr gut. Meinst du zwischen Deutschland und Polen im Ausland? Im Ausland, ja. Również tutaj dowiaduje się, że tam współpraca w Ameryce, Północnej pomiędzy Niemcami, tamtejszą Polonią i Niemcami też się bardzo dobrze układa. Aby ci richtig verstanden, ja, also die Deutschen und die Polen, die po prostu mają takie no, wspólne cechy duchowe, tak? Czyli no, bratnie dusze. Und ich ziehe immer den Vergleich zwischen den beiden Brüdern im Geiste, Johannes Paul II. Und Benedikt. Zawsze porównam, no, to mi przychodzi zaraz na myśl, to właśnie to jest Jan Paweł II i kardynał, tak, Benedykt, tak, z racji do Benedykt. Die beiden waren auf derselben Welle. One na tej samej linii, na tej samej fali działali. Und das hat man mit anderen Nachbarn in Deutschland weniger. I to z innymi sąsiadami niemieckimi, to tak się nie zawsze było, czy nie jest, jest mniej. Es wird immer gelobt, die deutsch-französische Freundschaft. Zawsze, co prawda, chwali się tą przyjaźń polsko-francuską. Aber die ist zwischen den Politikern. Ale ona jest pomiędzy politykami. Mit Polen und Deutschland ist es zwischen den Menschen. Ale przyjaźń właśnie polsko-niemiecka, tak, to raczej funkcjonuje między ludźmi. Tak. Und das motiviert mich dann eben auch weiter. Właśnie motywuje mnie do tego, żeby dalej pracować. To jest polityczne statement. Ja mam tą przyjemność właśnie te Martina znać od pierwszego przyjazdu do Moch. Ich habe diese Termin, ja, nach dem zuzukennen, ja, seit dem ersten Besuch in Mochy. I Martin jak zawsze skromny, niewiele o sobie mówi, natomiast myślę, że jest najlepszym ambasadorem właśnie tego porozumienia niemiecko-polskiego. Das sagt ein Po in Deutschland auch manchmal. So ist es auch. I nim Martin przyjechał, to była taka broszurka, może 16 stron, nam dostępna na temat historii Moch. I przez parę lat skrupulatnej pracy razem z moim ojcem powstała ta potężna książka. Szacunek i dziękuję jeszcze raz w imieniu mojego ojca i was. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir auch mit ihm ein Vergnügen. Cóż, standardowy czas, takie spotkanie się kończy. Znaczy ja myślę, że jeśli ktoś chce potem jeszcze osobiście powiedzieć, to chciałem ogłosić, że są książki do nabycia, jeśli ktoś nie skorzysta do tej pory. Tutaj mamy książki, Artur za chwilę podpisze, także można skorzystać. Jeśli są pytania, to czas nie jest ograniczony, tylko mówię, że jest standardowo.